Mateusz Savage był jednym z tych niewielu, jak w swym słynnym stwierdzeniu premier Winston Churchill odkreślił lotników, którzy walczyli w bitwie o Anglię. Razem z tysiącami swoich rodaków przebył trudną drogę do Wielkiej Brytanii. Tam uformowali dywizjony 302 i 303. Dywizjon 303, dywizjon myśliwski warszawski imienia Tadeusza Kościuszki przysławił się najwyższą liczbą zestrzeleń 126. Na ziemi z kolei pracowali bez utknienia polscy inżynierowie. Naprawiali uszkodzone podczas walk maszyny i wbrew wszelkim przeciwnościom wysłać je ponownie na front. Właśnie to, w połączeniu z sukcesem pilotów, pomogło Wielkiej Brytanii sprostać ogromnemu wyzwaniu, przed jakim stanęła w 1940 roku. Ta historia nie kończy się na bitwie o Anglię. Polscy piloci walczyli do końca, do 1945 roku. Sformowano 15 polskich dywizjonów, w skład których schodzili zarówno bombowce, jak i myśliwce. Polska eskadra to żaden specjalny numer 1586 brała udział w powstaniu warszawskim. Jej piloci wraz z kolegami z Królewskich Sił Powietrznych i Sił Powietrznych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów wykonywali nad Warszawą loty z tak podziemnymi zarzutami dla oblężonego miasta. Straty wśród wszystkich uczestników były ogromne, 17%, 3 razy większe niż straty poniesione podczas operacji nad Niemcami. Na uznanie zasługuje kunszt polskich pilotów. Świetnie wyszkoleni i zmotywowani, zerusilowani taktykę walki RAF podziedzili blisko, bardzo blisko. Zbieżność działek ustawiali na 200 metrów. Nowi piloci Królewskich Sił Powietrznych nastawiali zbieżność swoich działek na 400 metrów, a doświadczeni na 250 metrów. Kiedy w 1943 roku 15 czołowych polskich pilotów udało się do Afryki Północnej i utworzyło tam nową jednostkę taktyczną, zaliczyła ona najwięcej zestrzeleń spośród alianckich formacji myśliwskich na całym teatrze działań wojennych. Pomimo owych umiejętności, straty wśród tych, którzy nosili jasno-błękitne mundury sił powietrznych, były wysokie. W czasie wojny życie straciło 1973 polskich lotników, 104 uznano za zginionych, 331 trafiło do obozów jenieckich, a 1338 zostało rannych. To dobrze, że dziś pamiętamy o tych wszystkich dzielnych synach i córkach Polski. Generał Savage był ostatnim żyjącym polskim pilotem, który wykonywał loty bojowe w bitwie o Anglię. On przeżył, jego 29 towarzyszy nie. Trudno sobie wyobrazić ból, jaki musiał odczuwać w obliczu śmierci przyjaciół, z którymi dzielił tyle trudnych chwil.
ale pomimo te straty nadal trwał na posterunku. Dowodził polskim skrzydłem myśliwskim w Norfolk, które odnotowało wyjątkowe osiągnięcia. Nie mogę przyczynić roli, jaką odegrał generał i jego przyjaciele. Dowódca Królewskich Sił Powietrznych, marszałek Sir Hugh Dowding, głównodowodzący w bitwie o Anglię, powiedział: gdyby nie ogromny wkład polskich lotników i ich niedoskwigła waleczność, zawahałbym się przed stwierdzeniem, że wynik tej bitwy byłby taki sam. Potem nastały czasy komunizmu i generał Savage, podobnie jak wielu jego towarzyszy, nie mógł powrócić do swojej ukochanej Polski. Ale to dobrze, że tutaj ma miejsce wiecznego spoczynku. Mam przywilej w imieniu mojego wdzięcznego kraju złożyć hołd odwadze i poświęceniu generała Tadeusza Savicza. W najczarniejszym czasie walczył za naszą wolność i za wolność Polski. Nigdy tego nie zapomnimy. We will never forget.